Szpiegl.pl, cześć. Na wstępie chciałbym Was wszystkich zachęcić do subskrybowania kanału. Przy okazji wciśnijcie ten taki dzwoneczek, który mówi o tym, że właśnie pojawił się nowy odcinek. W tym tygodniu powinny się pojawić 3 takie odcinki, a wszystkie dokładnie o tym, o czym będziemy dzisiaj mówić, czyli o bezpieczeństwie biznesu. Poza tym, jesteśmy obecni w social mediach. Zaglądajcie na Facebooka, zaglądajcie na Instagram, a przede wszystkim czytajcie bloga. Bardzo Was serdecznie do tego zapraszam. Wszelkie dane w opisie pod filmem. Omówiliśmy dotychczas 2 najbardziej podstawowe zagadnienia dotyczące 2 filarów koncepcji CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Powiedzieliśmy sobie o wywiadzie w biznesie i powiedzieliśmy sobie o inteligencji analitycznej. Pozostały nam jeszcze 2 takie bloki, 2 filary, które składają się na koncepcję CSI, mianowicie bezpieczeństwo biznesu oraz zarządzanie strategiczne. W związku z tym, w trakcie kolejnych 3 odcinków, postaram się wyjaśnić podstawy bezpieczeństwa biznesu. Dziś opowiemy sobie o tym, co to znaczy bezpieczny biznes, opowiemy sobie o zarządzaniu ryzykiem oraz jakie systemy bezpieczeństwa projektuje się i wdraża w ramach koncepcji CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Lecimy! Sednem koncepcji CSI jest dostarczanie wiedzy koniecznej do podejmowania właściwych decyzji kierowniczych dla firmy działającej w konkurencyjnym otoczeniu w zakresie zapobiegania zagrożeniom, wykorzystywania szans oraz likwidacji lub minimalizacji szkód. Czego wobec tego dotyczy ten dział bezpieczeństwo biznesu? Najkrócej mówiąc, zarządzania ryzykiem zagrożeń w biznesie w celu zagwarantowania rozwoju firm i ich biznesu. O zarządzaniu ryzykiem powiem w dalszej części. W tym momencie wskażę tylko, że chodzi o identyfikację potencjalnych zagrożeń i sposoby zapobiegania im. I skupię się teraz na zagrożeniach. Co to jest zagrożenie? Zagrożenie to źródło potencjalnej szkody lub okoliczności potencjalnie szkodliwej dla firmy. Występują, z naszego punktu widzenia, występują 2 typy zagrożeń. Zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne. Dość łatwo będzie nam to zrozumieć, jeżeli będziemy pamiętali o koncepcji otoczenia konkurencyjnego. Dlaczego? Do zagrożeń zewnętrznych zaliczymy każdą działalność człowieka niezwiązanego z firmą na szkodę firmy i ta działalność prowadzi do ograniczenia możliwości działania biznesu, spowolnienia tej działalności albo całkowitego zaprzestania tej działalności. Czyli chodzi o wszystkie działania skierowane zarówno bezpośrednio na firmę, jak i na osoby z jej mikro oraz zdarzenia w makro otoczeniu. Te wszystkie osoby i te wszystkie zdarzenia muszą mieć wpływ na działanie firmy. Zagrożenia wewnętrzne występują w środowisku wewnętrznym, choć zazwyczaj mają one związek z jakimś działaniem spoza firmy, z zewnątrz. Mam na myśli zleceniodawców, ale wykonawcą jest pracownik, na przykład pracownik w środku. Do tych zagrożeń zaliczamy każde zachowanie pracowników firmy, umyślnie działających na szkodę firmy, z chęci zysku, zemsty, to nie ma już znaczenia, oraz wszelkie wydarzenia wewnątrz firmy mające wpływ na prowadzony biznes. I teraz możemy przejść do tego, czym jest bezpieczeństwo biznesu, bezpieczeństwo biznesowe. Bezpieczeństwo biznesowe polega na monitoringu zagrożeń oraz ich zapobieganiu i reagowaniu w przypadku wystąpienia tychże zagrożeń w 3 zakresach. Znamy te zakresy. Makrootoczenia firmy, mikrootoczenia firmy oraz środowiska wewnętrznego firmy.
na bezpieczeństwo firmy, z takiego praktycznego punktu widzenia, a tylko taki nas interesuje, składają się pomniejsze sfery bezpieczeństwa, czyli bezpieczeństwo fizyczne i techniczne, i to głównie w ramach ustawowej ochrony mienia. Chodzi o dostęp do samego obiektu, chodzi o strefy bezpieczeństwa wewnątrz i tego typu rzeczy. Bezpieczeństwo prawne, o którym opowiem więcej w następnym odcinku i dzisiaj nie poruszałbym tego tematu. Bezpieczeństwo finansowe, to jest zapewniane w ramach działu kontrolingu lub audytu wewnętrznego. W tym właśnie bezpieczeństwie mamy również ubezpieczenie i asekurację. Bezpieczeństwo działalności, i to jest tak naprawdę główny obszar działania w ramach koncepcji CSI, dotyczy tworzenia procedur bezpieczeństwa, ich wdrażania, ewaluacji, ciągłego udoskonalania. To jest sedno koncepcji CSI. Projektowanie, wdrażanie, ewaluacja i ciągłe udoskonalanie. A żeby udoskonalać, trzeba testować. I piątym takim sferą bezpieczeństwa, która nas interesuje, jest cyberbezpieczeństwo. Opowiemy sobie teraz o zarządzaniu ryzykiem. Wartość firmy zwiększa się, gdy kierownictwo tak buduje strategię i cele, aby osiągały one optymalną równowagę pomiędzy wzrostem i założonymi zyskami, a ryzykiem, oraz skutecznie i efektywnie wykorzystuje te zasoby do realizacji celów firmy. Czym jest ryzyko? Ryzyko to kombinacja. To kombinacja prawdopodobieństwa wystąpienia określonego zdarzenia niebezpiecznego dla firmy i konsekwencji związanych z tym wydarzeniem. W przypadku biznesu zawsze jest to ryzyko związane z poniesieniem straty finansowej, wizerunkowej i tak dalej. Dlatego zarządzanie ryzykiem polega na identyfikacji zagrożeń, szacowaniu i ocenie ryzyka, a w to wchodzi analiza przyczyn i scenariusze wypadków. Tu przypominam metody scenariuszowe, o których mówiliśmy w przypadku inteligencji analitycznej, oraz analizy skutków. Informowaniu o ryzyku, tutaj chodzi o komunikowanie i konsultowanie z kierownictwem. Postępowaniu z ryzykiem, mamy cztery drogi postępowania, tak? Redukcja ryzyka, zachowanie ryzyka, unikanie ryzyka oraz przeniesienie go. Oraz monitorowaniu i przeglądach ryzyk. Nie można przewidzieć wszystkich możliwych zagrożeń. To jest niewykonalne. Jednak pracując nad wieloma potencjalnymi scenariuszami i konsekwencjami wynikającymi z poszczególnych scenariuszy, które przerobimy, możliwe jest dokonanie świadomej oceny priorytetów dla firmy. Bardzo ważne jest planowanie ciągłości działania. Jest ono niezbędne, aby firma była w stanie poradzić sobie z jakimkolwiek negatywnym zdarzeniem i jak najszybciej wrócić do tak zwanej zwykłej działalności. A teraz coś bezpośrednio dla Ciebie. Cykl zarządzania ryzykiem zawiera cztery kroki, tylko cztery kroki. Krok pierwszy – zidentyfikuj zagrożenia. Krok drugi – zdecyduj, czego potrzebujesz, aby chronić, i zidentyfikuj swoje słabe punkty. Krok trzeci – zidentyfikuj środki zmniejszające to ryzyko. Krok czwarty – przejrzyj swoje środki bezpieczeństwa oraz przećwicz i przejrzyj plany bezpieczeństwa oraz plany awaryjne. I jak jest u Ciebie z zarządzaniem ryzykiem? Systemy bezpieczeństwa. Czym jest system bezpieczeństwa w naszym rozumieniu? Jest to zespół wzajemnie powiązanych elementów prawa, procedur i rozwiązań technologicznych, ukierunkowanych na monitorowanie konkretnych zjawisk związanych z bezpieczeństwem firmy,
zintegrowany z innymi systemami zarządzania metodą CSI, wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Wobec tego istnieje wiele możliwych, potencjalnych systemów bezpieczeństwa, które możemy w firmie zbudować, zaprojektować, wdrożyć, testować, udoskonalać. Pion CSI w firmie może wobec tego budować kilka potencjalnych systemów bezpieczeństwa. Będą to systemy dozoru mienia w oparciu o ustawę o ochronie mienia i w tym przypadku chodzi o wytyczne pionu CSI do planu ochrony, w tym do załącznika antyterrorystycznego. Systemy zarządzania ryzykiem. Tu nam z pomocą przychodzą międzynarodowe normy, w tym przypadku norma ISO 31000, system przeciwdziałania korupcji. Tutaj mamy normę ISO 37001, system przeciwdziałania nadużyciom i ich wykrywaniu. Tu możemy się oprzeć m.in. o dyrektywę Parlamentu Europejskiego z 2019 roku w sprawie ochrony sygnalistów. System zarządzania zgodnością, czyli tak zwane compliance w oparciu o normę ISO 19600. System zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001 oraz pokrewne. System ochrony danych osobowych, tutaj zgodnie z RODO, a właściwie z ustawą o UODO. System zarządzania ciągłością działania ISO 22301. System zarządzania bezpieczeństwem łańcucha dostaw ISO 28000. Ponadto system ochrony lojalności pracowników, na przykład realizacja personalnych due diligence, czyli sprawdzenia osób, bezpieczeństwo podróży, bezpieczeństwo imprez firmowych itd. Program ochrony marki, bardzo ważny program ochrony marki. Chodzi o zwalczanie nieuczciwej konkurencji. O tym powiemy sobie w następnym odcinku. System reagowania kryzysowego dla minimalizacji szkód. System zarządzania BHP, tu jest i ustawa, i ISO 45001. System przeciwdziałania praniu pieniędzy, choć jest to oparte o ustawę o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a samo zagadnienie leży w kompetencji pionu finansowego firmy. Jednak istotnych dla firmy, jest to wszystkie istotne dla firmy zdarzenia związane z tym zagadnieniem powinny być włączane do systemu bezpieczeństwa. I tu nie chodzi o jakiekolwiek dane osobowe, tu chodzi o wydarzenia, zdarzenia, o potencjalne zagrożenia. W zależności od specyfiki danej firmy, w ramach pionu CSI tworzy się również inne specyficzne systemy. Cechą wspólną tych systemów jest zarządzanie nimi w ramach systemu wczesnego ostrzegania, tak naprawdę bazującego na biznesowej kontrwywiadowczej charakterystyce firmy. Ale samemu systemowi wczesnego ostrzegania poświęcimy zupełnie odrębny odcinek. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z moimi założeniami, to będzie to odcinek 13 wyjaśniania podstawowych koncepcji CSI, czyli wywiadu bezpieczeństwa biznesu. Na tym zakończyłbym ten odcinek i mam nadzieję, zobaczymy się już niebawem w następnym. Cześć!